Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia. W naszym studiu prezydent Wałbrzycha, Roman Szyłemy. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, jesteśmy kilka dni po przedstawieniu nowego budżetu na rok 2012. Wydatki 16% w górę, dochody 1% w dół. O co chodzi w takim budżecie? W tym budżecie chodzi o to, że Wałbrzych ma się rozwijać. Że Wałbrzych ma być miastem, w którym tworzymy nowe miejsca pracy i niekoniecznie miejsca pracy w sferze produkcyjnej, bo o to dba, jak się wydaje, dość skutecznie i ministerstwo, i strefa, i my razem z nimi. Jak przypominam, dwie nowe inwestycje, Ronal i Mando, właśnie wracam z budowy na terenie firmy Mando. Będziemy mieli rzeczywiście w drugiej połowie przyszłego roku może 600, może 800 miejsc pracy, a już teraz pracują na budowie firmy, również z Wałbrzycha, widziałem to przed chwilą, Wałbrzyszanie. To wszystko budżet prawda, jest, ale jak się spojrzy na te liczby, to ma się wrażenie, budżet rozwojowy że to jest jakieś szaleństwo. Budżet rozwojowy polega na tym, że miasto, żeby rzeczywiście wyrwać się ze stagnacji, musi przeznaczać środki na inwestycje, musi przeznaczać środki na poprawę jakości życia i tych inwestycji w tym roku mamy 27%, w przyszłym, a ten rok, jeśli uda nam się zrealizować inwestycje zaplanowane, to będziemy mieli 19%. Ale jeżeli wydatki rosną 16%, a dochody spadają, to to jest prosta droga do zadłużenia tego miasta. Nie, to nie jest prosta droga do zadłużenia. Obsługa długu w porównaniu z budżetem zeszłorocznym 5,5 miliona w górę. Tak, ale widzę panie redaktorze, że pan czyta te liczby, które chce pan dopasować do swojej tezy. Po pierwsze, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, 111 czy 112 milionów złotych, z tego lwią część to są wydatki związane z dotacjami z Unii Europejskiej, ze wspomaganiem finansowym, co oznacza, że wydatki te w istocie nie obciążają budżetu miasta. To po pierwsze. Po drugie, obsługa długu to są kredyty, które niestety zaciągnęliśmy w ciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat, bo to są rolowane kredyty. Przypominam, że poręczenia na program ISPE, poręczenia na Akwazdrój, poręczenia na wiele innych jeszcze inwestycji, to są jakby spuścizna tego, co działo się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nie uważam, że działo się w tym zakresie źle. Ale będzie pan zaciągał kolejne kredyty. Myślę, że nie ma w tej chwili samorządu w Polsce, który nie zaciąga kredyty. Proszę, odsyłam do budżetu miasta Krakowa, który w zeszłym tygodniu, zdaje się, swoją specjalną sesję, ponieważ zabrakło pieniędzy na po raz kolejny na wypłatę dla nauczycieli. U nas nie brakuje. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że budżet przyszłoroczny to jest budżet wydatków bieżących zrównoważonych z dochodami bieżącymi, czyli reguła ustawowa została spełniona. Tak. Jeszcze raz podkreślam, to co powiedziałem w swoim wystąpieniu na oceniając stan budżetu, stan w ogóle miasta i określając jakie będą moje priorytety i wizja rozwoju miasta. Pieniądze dajemy tam, kiedy one generują nowe środki zewnętrzne przynoszone do budżetu miasta, a więc środki unijne, ministerialne, nowe programy. I te pieniądze, które przeznaczam na rozwój miasta, wyraźnie to podkreślam, generujące również miejsca pracy. Jeśli będziemy mieli czas, to możemy o tym podobnie. Ile z tych środków unijnych to są pieniądze, które mamy już zagwarantowane, a ile dopiero będziemy podpisywać umowy? W zasadzie większość, jeśli nie wszystkie z tych środków unijnych, o których tu mówimy, to są środki zagwarantowane, związane z podpisaną umową. Mogę, albo też promesą, mogę powiedzieć tutaj choćby o dotacji środków unijnych ponad 40 milionów na starą kopalnię. Mogę powiedzieć o dofinansowaniu do Akwazdroju. Mogę powiedzieć o przyznanej pisemnie już nowej decyzji o dotacji na zakup nowych autobusów 21, to jest ponad 20 milionów złotych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mówię o parku Sobieskiego, ponad 1 600 000 złotych, a więc to są wszystko w zasadzie pewne środki, które albo są związane już z podpisanymi umowami, albo promesami. Dobrze, skoro jesteśmy przy MZK, mówi pan, że nastąpiła zmiana beneficjenta, pieniądze, które miały iść do MZK, do spółki na zakup autobusów, pójdą do gminy. Po co gminie 20 autobusów? Co pan z nimi zrobi? No to jest przede wszystkim, to był projekt, który MPK przygotowało prawie 2 lata temu. Ze względu na stan upadłości tych pieniędzy nie można było
pozyskać na zakup nowych autobusów. I nie było chyba też pieniędzy na wkład własny do tego projektu. Do MPK. Zaległości wobec ZUS-u samej spółki były takie, że nie można było tego pokryć, ale te pieniądze będą przeznaczone przez gminę na zakup 21 nowoczesnych autobusów i te 21 nowych autobusów to jest praktycznie 1/3 tych autobusów, które powinny jeździć i będą jeździć od 1 kwietnia po ulicach miasta. Te 21 autobusów przekazane na 3 lata w ramach tego 3-letniego kontraktu z nowym operatorem. W ramach warunków przetargowych, tak, to, że oni to biorą? Tak, co oni mają? Tak, przekazujemy, co gmina w zamian ma? Obniżają cenę usługi na rzecz gminy Wałbrzych. No to jest zupełnie oczywiste. Dajemy nowe autobusy w liczbie 21 w momencie, gdy rozstrzygniemy przetarg na zakup tych autobusów, to powoduje, że o tą 1/3 autobusów firma nie musi sama leasingować. Obniżamy cenę świadczonych usług na rzecz mieszkańców Wałbrzycha, a więc te 16 milionów bezzwrotnej dotacji przez 5 lat w ramach nowych autobusów będzie obniżało cenę usług dla Wałbrzycha, a więc obniżało cenę, którą gmina Wałbrzych musiała do tej pory płacić. To była bardzo ważna decyzja, panie redaktorze, jeśli chodzi o przyznanie tej dotacji. Ja nie miałem żadnej wątpliwości, że ona zostanie przekazana gminie. Wiem, że były co do tego kontrowersje, ale każdy, kto zna meandry prawa europejskiego i przyznawania, wie, że takie przypadki zdarzały się również na Dolnym Śląsku, w różnych dziedzinach życia. No dobrze, ale przetargi mają to do siebie, że czasami może się nie zgłosić nikt na ten przetarg. Czy pan ma plan B w sytuacji, kiedy MPK jest w stanie upadłości i się okazuje, że żaden kontrahent nie spełnia naszych warunków? Po pierwsze, jesteśmy przygotowani i mamy plan B, to znaczy mamy plan transportu publicznego, gdyby przetarg na początku grudnia czy w połowie grudnia się nie rozstrzygnął, ale jestem przekonany, że zgłosi się przynajmniej 4-5 bardzo poważnych oferentów, którzy są zainteresowani 3-letnim kontraktem w Wałbrzychu wartości 80-90 milionów protesty, złotych. Mogą być protesty, może to trwać. Protesty zawsze mogą być, ale jesteśmy przygotowani na plan B. Jesteśmy przygotowani do wykorzystania tych autobusów, którymi obecnie dysponuje syndyk. On jest również zainteresowany prowadzeniem działalności operatorskiej czy z wykorzystaniem tych autobusów, bo przecież, żeby przeprowadzić likwidację przedsiębiorstwa, zapłacić pracownikom, zapłacić poddostawcom części samochodowych, musi generować jakiś przychód. A więc interes syndyka, interes gminy, nas wszystkich jest wspólny. Jak najdłużej prowadzić działalność MPK w stanie likwidacji i ten okres do rozstrzygnięcia przetargu. Jestem optymistą, jeśli chodzi o liczbę zgłaszających się poważnych operatorów. Powiem, że jeden z nich właśnie zgłosił się do nas z wnioskiem o przygotowanie wydzierżawienia mu starej zajezdni MPK przy ulicy Armii Krajowej. Ta zajezdnia MPK składa się z dużego placu manewrowego, stacji benzynowej i tej zabytkowej hali. Ten potencjalny operator transportu w Wałbrzychu jest zainteresowany zarówno wydzierżawieniem placu manewrowego i postawieniem kontenerów na nowoczesną zajezdnię, która zupełnie inaczej wygląda niż to nasze wyobrażenie o tym, jak ona kiedyś czy obecnie funkcjonowała, i jest również zainteresowany wydzierżawieniem starego budynku, który jest pod ochroną konserwatora zabytków i będzie wymagał pewnie kilkuletnich prac konserwatorskich z wykorzystaniem środków pewnie Ministerstwa Kultury. Dobrze, albo też innych źródeł. Jak przetarg rozstrzygniemy, to wtedy będziemy wiedzieli. Bardzo trzymam kciuki, żeby tak się stało. Co nam inwestor obieca i co wykona. Wróćmy do budżetu. Mniej na diety dla radnych, 3 miliony mniej na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego, to są też decyzje w tym, do tego budżetu wpisane, ale tak. Mamy też ograniczenie o 1/5 wydatków na Miejski Zarząd Budynków, 12 milionów mniej. I jest adnotacja w budżecie, że tamte pieniądze są między innymi na remonty lokali. W związku z czym, czy mieszkańcy mają się spodziewać, że tych remontów będzie mniej? Nie, ja chcę powiedzieć, mamy się spodziewać zwolnień w MZB. Nie, ja chcę powiedzieć, że remontów będzie pewnie nawet więcej niż do tej pory, ale będą wykonywane za niższą cenę. Przypominam, że program restrukturyzacji MZB podjęty jeszcze za mojego poprzednika zakładał przede wszystkim istotne ograniczenie ceny roboczo godziny
wykonywanych prac przez MZB. Na rynkowa wartość tej roboczogodziny podówczas i obecnie to jest około 25-28 zł brutto za jedną roboczogodzinę. Z wyliczeń, które przedstawiono mi kilka miesięcy temu i one są aktualne, ta roboczogodzina w ramach MZB jest prawie dwukrotnie wyższa. Przyczyn jest bardzo wiele. Chodzi o inspektora nadzoru, chodzi o park maszynowy, ale generalnie mogę powiedzieć tak. Jak najwięcej zlecać robót na zewnątrz, na rynku, jak najwięcej remontować. Ale chcę też powiedzieć i przekazać taką oto informację, którą ja zresztą wielokrotnie już od wielu miesięcy przekazywałem. Nie jesteśmy jako gmina zainteresowani w remontowaniu starej substancji mieszkaniowej, która w ten sposób absolutnie nie podnosi standardu mieszkań dla mieszkańców Wałbrzycha, tych kamienic. One są zdekapitalizowane i remontowanie poszczególnych lokali w budynkach wielopiętrowych, starych, ponad stuletnich nie ma zupełnie sensu. Jestem zdecydowany rozpocząć jeszcze w przyszłym roku razem z MZB rozpocząć program budowy lokali komunalnych, nowych lokali, które będą w sposób prawie za tą samą cenę zapewniały mieszkańcom Wałbrzycha godziwe warunki mieszkania. Proszę zwrócić uwagę, ile budynków na Sobięcinie, na Podgórzu, nawet na Nowym Mieście, również Śródmieście jest przeznaczonych do rozbiórki. Tam mieszkają ciągle mieszkańcy. Nie mamy dla nich mieszkań, ale ja zdecydowałem, żeby nie inwestować, w cudzysłowie inwestować, raczej marnować pieniędzy na remonty starych kamienic, tylko raczej budować nowoczesne, komunalne domy. Czy wszyscy ci mieszkańcy z tych najgorszych budynków będą się musieli uzbroić w cierpliwość, bo zanim pan coś wybuduje, to kilka lat minie. Ja myślę, że to nie musi być taki okres długi, bo zwracam uwagę, że w tymże samym budżecie po raz pierwszy od kilku lat jest zapisana poważna kilkumilionowa kwota na budownictwo socjalne. Na ulicy Rolniczej, na ulicy Drzymały wybudujemy w przyszłym roku, czy też poddamy przebudowie praktycznie całe domy, stwarzając około 51 nowych lokali socjalnych, praktycznie nowych mieszkań, a więc pieniądze raczej w budowę nowych niż w remontowanie Dobrze, na pewno bardzo często potrzebnych w sensie remontu, potrzebnych prac. Zapytam jeszcze z innej strony, bo przez ostatnie tygodnie mówi pan, miesiące mówi pan o tym, że stan finansowy Wałbrzycha jest bardzo zły. W jednej z telewizji wspomniał pan, że nie jest pan pewien, czy będzie pan miał pieniądze na wypłaty dla nauczycieli, dla urzędników. A teraz pan przedstawia budżet, który nie jest budżetem kryzysu. Jeżeli pan zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych z kilkunastu do prawie 30% tego budżetu, to nie jest... 27. To nie jest budżet miasta, które ma problemy finansowe. Czy to było straszenie mieszkańców kłopotami po to, żeby oni zrozumieli sytuację? Nie, oczywiście, no bo te księgowe, kadrowe teraz myślą sobie, no chwila, no dla nas nie ma pieniędzy, a tu front robót rozwijamy. Oczywiście, że nie. Nigdy nie ukrywałem i to ktoś ujął nawet w jakimś tytule prasowym, że najgorszą rzeczą, jaką można mieć w Wałbrzychu, to jest przejadanie pieniędzy, nie inwestowanie w przyszłość. Natomiast podkreślałem, że miasto jest w głębokim kryzysie, albo inaczej mówiąc, zamykamy ten okres. Było w głębokim kryzysie. Ja potwierdzam dzisiaj, że sytuacja, w której miasto 120-tysięczne przeznacza poniżej 20% na inwestycje, oznacza, że dekapitalizuje się infrastruktura komunalna, a więc drogi, chodniki, infrastruktura wodna, kanalizacyjna i mieszkania, i nie stwarzamy mieszkańcom żadnej nadziei, żadnej perspektywy, że w tym mieście będzie lepiej. Ale będą teraz piękne drogi i bezrobocie. Na razie nikt nie udowodnił i na pewno nie udowodni, że zmiany o charakterze takim, że będziemy normalizować sytuację w instytucjach oświaty, to nie jest tak, że Wałbrzych jest pierwszym na liście tych, którzy zrestrukturyzują obsługę księgową i obsługę finansową i kadrową instytucji oświatowych. Tak robią wszyscy wokół nas. My jesteśmy w ogonie tych przemian. Ale taki księgowy ze szkoły nie interesuje. Ona jest po prostu na bezrobociu. Ja chcę, żeby pan redaktor spróbował myśleć w kategoriach nie, powiedziałbym, prowokujących pytań, tylko w kategoriach dobra tego miasta. Ja mam obowiązek takiego ujmowania spraw. Wyraźnie podkreśliłem. Jeszcze nikt nie udowodnił, że te zmiany spowodują jakikolwiek wzrost bezrobocia. Dlatego, że wiele z tych osób, które jest w ramach tych redukcji
pozbawionych pracy w szkołach, czy w instytucjach oświatowych. Po pierwsze jest w okresie przedemerytalnym. Czasami są to osoby, które mają świadczenie emerytalne. Po drugie, ja powiedziałem jasno i wyraźnie, że dla wszystkich tych osób stworzymy perspektywę znalezienia zatrudnienia właściwie bez okresu, bez zatrudnienia. Ale prezydent miasta nie może być urzędem pracy. Nie może, ale jak chce. Pan to będzie ale robił? Z jednej strony pyta mnie pan, co należy zrobić, żeby nie było wzrostu bezrobocia, a z drugiej strony wyrzuca mi pan, że angażuje się ale aktywnie. Ja nie muszę być konsekwentny. Ja pytam w imieniu różnych widzów. A ja pytam w imieniu mieszkańców. Tych, którzy akurat chcą, żeby miasto było lepsze. Mam robić tak, żeby miasto było lepsze, czy mam robić tak, żeby miasto było stagnacyjnie, no, nie rozwijało? Myślę, że mieszkańcy by odpowiedzieli tak, że ludziom ma się żyć lepiej. I każdy to rozumie pewnie inaczej. I żeby było ładnie w mieście. Żeby było ładnie w mieście, ale żeby, podejrzewam, każdy by zaczął od tego, że chciałbym mieć pracę. Ale no, ja chcę powiedzieć tak, że w programie budowy żłobków, na który przeznaczamy pierwotnie 10 milionów, a w rzeczywistości tylko połowę tej sumy, w ciągu roku, czyli do grudnia przyszłego roku, stwarzamy 100 nowych miejsc pracy. Zupełnie nowych. Ich nie było w tym mieście. Natomiast jeśli mówimy o redukcji księgowych i kadrowych ze szkół, to tak naprawdę mówimy o około 20 kilku osobach, kobiet, które być może znajdą zatrudnienie nawet w tych właśnie budowanych żłobkach. Dobra, zostawmy budżet, panie prezydencie. Chciałem zapytać o Mobruk. Albo Mobruk ma rację w tym sporze, albo Mobruk w najlepszym wypadku dla nas ma po prostu lepszych prawników. Wniosek, czy też decyzja ministra uchylająca decyzję wojewody przepadła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Czy pan ma jakiś plan B, bo pan już powiedział kilka zdań na ten temat. Kiedy ten Mobruk zostanie zlikwidowany, że już się procedura zaczęła. No potem się trzeba było trochę z tego wycofywać, ale po nie, tej ja się, decyzji... Panie redaktorze, ja się z tego absolutnie nie wycofam. Ale to się nie realizuje, to co pan mówi. Wniosek Ministerstwa Środowiska to jest wniosek i decyzja, to jest wniosek, za który odpowiedzialność ponoszą urzędnicy Ministerstwa Środowiska. Jeśli popełniają niedoskonałości, jeśli wniosek jest niewłaściwie przygotowany, i sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny mówi, panie ministrze, proszę to przygotować lepiej, to prezydent miasta i ja nie mam do tego nic. To znaczy, że urzędnicy ten wniosek przygotowali źle. Ale pan... Jeśli ja jako prezydent otrzymuję decyzję ministra środowiska, że cofa decyzję pozwalającą na funkcjonowanie tego i uważa, że ta decyzja, minister środowiska, że ta decyzja została podjęta z naruszeniem rażącym prawa i występuje z tym, wysyłając mi decyzję i marszałkowi województwa, no to jeśli minister środowiska swoim autorytetem zaświadcza o tym, że tak nie powinno być, a później się okazuje, że sędzia... Miał pan zbyt duże zaufanie do ministra środowiska, nie, znaczy, tak? Myślę, że i się okazało, pan, że nie miał racji. Myślę, że i pan, i każdy urzędnik uważa, że jeśli decyzja ministra środowiska i każdego ministra jest upubliczniana, to znaczy, że ona ma przesłanki merytoryczne i jest dobrze przygotowana. A ma pan poczucie, że się pan trochę sparzył w tym momencie, że następnym razem nie. trzeba będzie poczekać jednak z Nie, nie mam takiej, ponieważ wyrażam przede wszystkim swoją wolę, swój stosunek do tej inwestycji, która przypomina. Ale została jest tutaj... pan teraz rozliczany z tych nie, obietnic. Nie, jestem Mobruk miał nie działać, nie. Mobruk działa. Nie, panie redaktorze, nie ma pan racji. Wszyscy doskonale wiedzą, że Mobruk funkcjonował zupełnie, bym powiedział, bez kontrowersji w tym mieście ładnych parę lat i moje przyjście do urzędu spowodowało, że o tej sprawie po pierwsze nie tylko mówi się i deklaracje prezydenta są jasne, czytelne i jednoznaczne, ale są pewne rzeczywiście podejmowane decyzje. Przypominam, że decyzja o tym, że należy cofnąć tą decyzję pozwalającą Mobrukowi funkcjonować, to jest decyzja w momencie, gdy ja zostałem prezydentem. Ilość wysiłku, czy też wysiłki, jakie podejmuje prezydent obecnie miasta, są niewspółmierne do tego, co było czynione przez wiele lat. I przypominam, że byłoby być może dobrze próbować znaleźć i rozliczyć tych, którzy Mobruk do miasta sprowadzili, którzy pozwolili mu zdobyć przyczółki w różnych miejscach naszego miasta, a działo się to przed wieloma laty. Przed wieloma laty. Natomiast jeśli dzisiaj ja mówię, że Mobruk nie powinien funkcjonować, bo uważam, że to się dzieje ze szkodą dla mieszkańców miasta i wspiera mnie w tym minister środowiska, który później musi przełknąć gorzką pigułkę, że wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został przez jego urzędników
przygotowany źle, to dalibóg, prezydent miasta Wałbrzycha nie odpowiada za niedoskonałości. Mam wrażenie, że pan odebrał to pytanie jako postawienie, jako podanie w wątpliwość pańskich dobrych chęci w tej kwestii. Chodzi mi tylko o to, że w momencie, kiedy procedura tak naprawdę się dopiero zaczynała, pan publicznie obwieścił, jak ona się zakończy. I to teraz powoduje pewne rozczarowanie, ponieważ rzeczywistość nie przystaje do pańskiej deklaracji. Takie mam wrażenie. Pan stwierdzając właśnie tego typu refleksje, buduje pan tego typu przekonanie, że mówię coś, co później się nie staje rzeczywistością. Jeśli jest tak, że ja otrzymuję decyzję ministra środowiska, najwyższego organu władzy państwowej, poza sądami oczywiście, to mniemam, i to jest ponowna decyzja, że jest już właściwie wszystko zdecydowane i nie wyobrażam sobie, żeby miała być jeszcze wyższa instancja, która ma decydować o tym, decyzja... Jest nie. Sąd administracyjny. Nie. Dobrze, idźmy dalej. Czy pan w tym momencie wie, jak się zachowa ministerstwo? Czy będzie apelacja do Najwyższego Sądu Administracyjnego w tej sprawie? Ja mogę powiedzieć, że paradoksalnie... Apelacja, odwołanie, jakkolwiek prezydent się nazywa. Musi być ponownie skierowana jeszcze raz, więc minister musi po prostu zwyczajnie ten wniosek... Minister się zmienił, więc czy coś wiemy na temat na tej tego... zasadzie możemy powiedzieć, że zmienił się rząd, zmienił się minister. No tak, tylko pytanie... Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że ciągłość władzy w ministerstwie jest zachowana i minister, wiedząc o tym, jak bardzo drażliwą sprawą dla mieszkańców miasta jest Mobruk, zrobi to z najwyższą starannością, większą niż do tej pory. Ale jeszcze raz powtarzam. Decyzje o tym, że Mobruk funkcjonuje w Wałbrzychu, to są decyzje podjęte przez różne organa władzy samorządowej, państwowej w mieście i w województwie i one były podejmowane przed wieloma laty. No, należałoby... W tym mieście zgodził się na to Piotr Kluczkowski w roku 2003. Wolałbym, żeby dojść do tych, którzy podejmowali te decyzje i dlaczego je podejmowali. Ale ma pan telefon do Piotra Kluczkowskiego. Nie, decyzje pana prezydenta ówczesnego to nie były decyzje ostateczne. Decyzję ostateczną podjął marszałek województwa i wojewoda dolnośląski i on odpowiada za łamanie podówczas tych norm, o czym Piotr Kluczkowski... Trzeba go zapytać. Myślę, że pewnie ma pewien rodzaj niedosytu w tej sprawie. Dobrze, to jeżeli już jesteśmy przy nazwiskach, bo pan w udzielonych ostatnio wywiadach, mam wrażenie, proponuje taką, żeby się nie oglądać za siebie, tylko patrzeć w przód, bo można się potknąć. Tak uważam, że należy w Wałbrzychu zamknąć pewien... Czy gdybym ja to nazwał polityką grubej kreski, to pan by się zgodził z tym? Ja myślę, że wszyscy powinniśmy, pan, media, my, samorządowcy, władza lokalna, mieszkańcy, uwierzyć w to i przekonywać się wzajemnie, że ciągłe oglądanie się i ciągłe rozliczanie nie buduje przyszłości Wałbrzychu. Zgoda. Przed chwilą dlatego sam pan o rozliczaniu zaczął. Dlatego też sformułowanie grubej kreski, choć nadużywane w naszej ostatniej czy nie tak dawnej historii, być może nieadekwatnie do pierwotnego zamiaru mazowieckiego, kontekstu pana premiera Mazowieckiego, w jakimś sensie może odpowiadać temu, ale z drugiej strony nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy rozliczać, nie należy kontrolować tego, co było w przeszłości, bo nie powinno tak być. Natomiast to, o czym ja podkreślam wiele razy, to ja proszę o kredyt życzliwości dla miasta, życzliwości dla jego mieszkańców, w jakimś sensie życzliwości dla nowej władzy, ponieważ ciągłe zawracanie czasu, ciągłe nurzanie się w przeszłości powoduje, że tracimy energię, która jest potrzebna, żeby to miasto zmieniać i rozwijać. Panie prezydencie... Jeśli tak pan rozumie sformułowanie grubej kreski, to tak. Dobrze, ale nie wiem, czy do końca zgadzamy się. Dużą część tej rozmowy poświęciliśmy na to, co będzie w przyszłości, więc popatrzyliśmy w rok 2012. Mówiliśmy o tym, ile było w zeszłym roku. Ale rozmawiamy o budżecie. Mówiliśmy o Mobruku, mówiliśmy o tym, że została prawie zmarnowana dotacja na MPK i jak to będzie w nowym MPK. Więc jak to będzie? Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby przyjść kiedyś na wywiad i zapytać, panie prezydencie, co będzie w 2014 roku. I wtedy pan w 2015 roku będzie mnie z tego rozliczał, jeśli będzie kogo rozliczać. Na pewno się spotkamy jeszcze w tej sprawie, ale ja bym jednak... Proszę bardzo. Na koniec, jeżeli pan pozwoli,
Trochę do tej historii może się odwołał, ponieważ w tym studiu Piotr Kluczkowski swego czasu powiedział, że być może jednym z jego największych błędów było to, że źle dobrał współpracowników, miał do nich zbyt duże zaufanie. Czy pan w tym momencie, zostawiając na przykład Roberta Hadasia w swoim najbliższym otoczeniu, jako prezes Akwazdroju, 70% czasu minęło na inwestycje, 30% robót było wykonanych, to są słowa pana prezesa Stanka. Pan Piotr Kluczkowski zostaje jako przedstawiciel gminy w Pecu, w Inwestparku. Pan Marek Małecki zostaje jako w innej roli, jako szef MZB. To są ludzie, którzy są w pewnym sposób współodpowiedzialni za sytuację, którą pan nazywa bardzo dosadnie. Czy pan nie obawia się, że za jakiś czas się okaże, że pan jednak miał zbyt dużo zaufania do tych osób? Bo oni pokazali, co potrafią. Znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak, że to jest oczywiście trudna sfera. W Wałbrzychu jest w ogóle problem z kompetentnymi urzędnikami, czy z kompetentnymi osobami, które są w stanie podjąć trud szybszej pracy, bardziej dynamicznej, pełnej, większego poświęcenia niż do tej pory i zadaniowego myślenia. Mam z tym problem, o czym najlepiej świadczy fakt, że ogłaszane przeze mnie konkursy na kierownicze stanowiska w różnych instytucjach urzędu czy podległych mu spółkach często przywołują nazwiska znane w Wałbrzychu od 10 lat i nie zawsze dobrze zapisujące się w tej dziedzinie, o której konkretnie mówimy. Jest pewnego rodzaju problem kadrowy w Wałbrzychu, to mogę powiedzieć. Z drugiej strony wielokrotnie podkreślałem, że nie są dla mnie ważne pozbawione faktów, pozbawione twardych dowodów, wątpliwości co do tego, czy ktoś w ten czy inny sposób się realizował na takim czy innym stanowisku w mieście, jeśli podejmuje jasne zobowiązanie, że teraz następuje nowy etap i obserwując go widzę, że podejmuje trud pracy w tempie i z poświęceniem, który jest mi najbliższy. Inaczej mówiąc, mam wokół siebie w tej chwili powoli tworzący się zespół nowych ludzi, których staram się dobierać z zastosowaniem najwyższych wymagań i standardów. Natomiast chcę też powiedzieć, że przywołane przez pana nazwiska to są osoby, które w mojej ocenie są osobami kompetentnymi, podjęły zobowiązanie trudu pracy dla nowego Wałbrzycha w lepszym wydaniu niż było do tej pory. Myślę, że ten kilkumiesięczny okres pracy z tymi osobami pokazuje, że oni dochowują zobowiązań. Pan Robert Hadaś z zespołem szczuplejszym, zespołem współpracowników, przygotował w ciągu 2 miesięcy nowy budżet, który się broni. Nowy budżet, który spełnia po pierwsze oczekiwania, żeby rozwojowo zmieniać Wałbrzych, po drugie niestety musi rozwiązać wszystkie kłopoty z przeszłości finansowej i jestem, co zresztą publicznie powtarzałem, jestem z tej pracy i współpracy z nim zadowolony. Akwazdrój to jest problem budowlany, to nie jest problem kierowania spółką do tej pory przez pana Hadasia. To jest problem budowlany, niewydolności firm budowlanych, złego skonstruowania konsorcjum. Robert Hadaś te firmy wybrał. Nie, myli pan pojęcia. Te firmy wybrało polskie prawo. Polskie prawo, które mówi, że komisja przetargowa, jeśli ma ofertę spełniającą wymogi i jest to oferta najtańsza, musi tego oferenta wybrać. I tak się stało. Od samego początku wiedzieliśmy, znaczy ja nie, ale moi poprzednicy wiedzieli, że to jest konsorcjum słabe. Ale jeśli spełniało kryteria, a dokumentacyjnie spełniało, trzeba było tego lidera konsorcjum wybrać. Problemy w Akwazdroju w dużym stopniu mam nadzieję, za sobą. Jestem na budowie prawie codziennie, budowa się posuwa w niespotykanym jak na tą budowę tempie i być może się okazać na końcu, też, że zdążymy to z niewielkim, jeśli w ogóle opóźnieniem przyszłym roku. Mamy też na szczęście nietypowe jak na tą porę roku warunki atmosferyczne. Dzięki to pomaga. Bogu, może się Panie wszyscy prezydencie, dobrze modlimy. Ostatnie pytanie. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, przepraszam, jeśli pan pozwoli, o panu Marku Małeckim. To jest osoba, która pracując w najściślejszym kierownictwie miasta, będąc zastępcą prezydenta,
powszechnie zjednała sobie uznanie swoją kompetencją, bardzo takim profesjonalnym stosunkiem do wielu różnych aspektów funkcjonowania miasta. Ja muszę powiedzieć, że te dziedziny, za które pan Małecki bezpośrednio odpowiadał, są dziedzinami, w których problemy, które zastałem, są albo niewielkie, albo stosunkowo dobrze kontrolowane. Więc wydaje mi się, że postać pana Małeckiego dobrze zapisze się w funkcjonowaniu MZB i życzę mu bardzo dobrze i współpracujemy na co dzień. Mamy naprawdę szereg ciekawych projektów. Myślę, że tym wszystkim osobom i panu Piotrowi Kruczkowskiemu, i panu Hadasiowi, i panu Małeckiemu należy dać pewien elementarny kredyt zaufania. Ja ten kredyt udzieliłem. Na razie oni ten kredyt wykorzystują tak, że współpracuje nam się dobrze i chciałbym bardzo, żeby tak było. Co nie znaczy, że rozpoczęte procedury kontrolne, audytorskie z przeszłości mają być pozbawione, że tak powiem, wniosków. Jeśli okaże się, że te wnioski będą niezbyt pochlebne, no to trzeba po prostu będzie podejmować decyzję. A wyników audytu dalej pan nie ma? One spłynęły do nas wstępne w tym tygodniu, właściwie z wszystkich firm, ponieważ wymagają uzupełnienia, na co zdecydowały się osoby kontrolujące w ramach urzędu ten audyt. Otrzymamy uzupełnione wersje tych raportów w przyszłym tygodniu i myślę, że można będzie upublicznić te raporty. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Za komórkę pan już zapłacił? Złożyłem odwołanie, czekam na reklamację. Nie wierzę, zwyczajnie po prostu nie wierzę, że wykorzystywanie internetu, bo przecież tu chodzi o internet, w taki sposób, jak ja to robiłem, zresztą dla bardzo prozaicznych celów komunikacji z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem Miejskim, może być tak duży. Jeśli to się potwierdzi, albo inaczej mówiąc, operator zakwestionuje moją reklamację, a czekam na nią, to po prostu to zapłacę, co zresztą powiedziałem od samego początku i przekażę tą informację. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, był naszym gościem. Krzysztof Szwałek, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.